udusił żonę będącą w ciąży. Sąd skazał go na 25 lat więzienia Śląsk. 25 lat więzienia dla zabójcy ciężarnej żony. 25 lat więzienia dla Piotra S.Z., który zamordował ciężarną żonę, taki wyrok wydał Bielski Sąd Okręgowy. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie po 20 latach. Oskarżony wysłuchał wyroku na sali rozpraw. Gdy sędzia Jarosław Sablik wypowiedział frazę o wymiarze kary, miał opuszczoną głowę. Na sali obecni byli też bliscy ofiary. Prokuratura i oskarżyciel posiłkowy domagali się dożywocia. Sędzia Jarosław Sablik w ustnym uzasadnieniu wskazał m.in., że na wymiarze kary zaważyło to, iż oskarżony nie planował zbrodni. Sąd uznał, że działał pod wpływem kumulacji gniewu i złości po awanturze. Niezaprzeczalne jest jednak to, że to Piotr S.Z. doprowadził do konfliktu w małżeństwie. Piotr S.Z., wówczas funkcjonariusz Bielskiej Straży Miejskiej, od pewnego czasu nie żył z żoną Izabelą w zgodzie. Mężczyzna wdał się w romans z inną kobietą. 17 października 2019 rok. Po powrocie z pracy wdał się w kolejną awanturę z małżonką. Podczas sesji udusił kobietę. Potem jej ciało owinął w folię i wywiózł w okolice Siewierza, gdzie porzucił w lesie. Po wszystkim poszedł zagrać w piłkę, a następnego dnia do pracy. Dzwonił też do teściowej, pytając o żonę. Udawał zaniepokojonego. Zgłosił zaginięcie kobiety. Ruszyły poszukiwania. Policja od początku podejrzewała, że S.Z. mógł popełnić zbrodnię. Został zatrzymany. Krótko potem przypadkowa osoba znalazła ciało kobiety. Piotr S.Z. został oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a także wcześniejsze fizyczne i psychiczne znęcanie się nad żoną. Mężczyzna przyznał się do morderstwa. Uważa jednak, że nie działał ze szczególnym okrucieństwem. Wyrok Bielskiego Sądu jest nieprawomocny.